Do zobaczenia. Dzień dobry panu, ja chciałbym się przedstawić, jestem rzecznikiem prasowym Solidarnej 2010. Mam parę pytań. Pierwsze moje pytanie jest, jak pan ocenia fakt, że na rozmowę pani redaktor Mielki-Olejni w sprawie namiotu, który miałem przyjemność usłyszeć, no nie został zaproszony żaden z reprezentantów tego stowarzyszenia. Nie, no przecież rozmowa nie była o namiocie, tylko rozmowa była o różnych problemach minionego tygodnia. Oczywiście, ja rozumiem. Tam grono uczestników jest stałe, także uważam, że gdyby ty... Znaczy, nie ja organizuję takie debaty, ale gdyby dziennikarz organizował program na ten temat, nie zaprosił państwa, uważałbym, że jest pewien mankament, ale do takich bieżących debat, no trudno jest dopraszać pod dawne osoby, bo nigdy nie wiadomo, o czym będziemy rozmawiali. Ja, słuchając państwa wypowiedzi, no na pewno one były krytyczne pod względem, powiedzmy, tego namiotu. Pan uznał, że osoby, które są przy pałacu. Chciałbym spytać, co panu najbardziej nie odpowiada. No wie pan, ja mówię o tym, co słyszę na tej ulicy z ust, z panem rozmawiałem po raz pierwszy, ale z ust, nie wiem, ja nie prowadzę żadnej identyfikacji, kto jest od kogo, ale wiem, co się do mnie mówi, więc ja o tym mówiłem. Boże, ja chciałbym spytać o jedną bardzo ważną rzecz, bo jako osoba, która jest związana z Solidarnością i jako się reprezentuje, dochodzą mi sygnały o licznych atakach nie tylko językowych, czyli wektych, ale również do coraz więcej ataków agresji fizycznych. Pytanie w stosunku do ludzi będących przy namiocie, pod namiotem, będących wspólnie z nami. Pytanie, czy Pałac Prezydencki jakoś planuje się do tego stosunkować, wspomóc nas, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa? Poważnie pytam. Demonstrują swoje poglądy na ulicy. Musicie się liczyć z reakcjami ulicy, jeśli chodzi o jakichś gwałtów niepraworządnych. Powinno działać prawo, no to nie jest kwestia pałacu, tylko kwestia odpowiednich służb. Jeśli ktoś w traktowaniu was narusza prawo, powinniście o tym powiadamiać policję, tych, którzy są w Polsce do przestrzegania prawa. A ja mam pytanie to już do pana jako doradcy prezydenta. Czy ta agresja, której się pan sprzeciwia, jak pan wspomniał w języku publicznym, czy dotyczy również pana bezpośredniego przełożonego, czyli prezydenta Komorowskiego? No, rzeczywiście, to co tutaj się mówi o prezydencie, on atakował nieraz swoje... Chyba pan żarty. No przepraszam, znamy historię. Chyba pan żarty. Jaka wizyta tak się zała. Życzę powodzenia. Naprawdę jestem zajęty. Panowie, i tak nie przewidziałem. A pytanie, jak pan się do tych czterech postulatów? Nie znam tych postulatów. O. Czy pan nie zna postulatów? A stoimy tu od miesiąca i mówimy... Nie zna pan postulatów z namiotu Solidarny? Nie znam. Ani jednego? Nie. A chciałbym pan poznać? Stronę... Nie.